Parafia świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze zaprasza na uroczystość odpustową ku czci swego świętego patrona w niedzielę 17 sierpnia o godzinie 11. Mszy świętej przewodniczył będzie i homilię wygłosi ojciec biskup Jacek Pyl z diecezji odesko-symferopolskiej na Krymie. Po mszy świętej odbędzie się procesja eucharystyczna oraz uroczyste wniesienie relikwii świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny Kowalskiej do przedsionka Kaplicy Wieczystej Adoracji. O godzinie 16 na parkingu parafialnym odbędzie się obrzęd poświęcenia samochodów ku czci świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, który błogosławi im w podróży i na drogach. Uroczystości poświęcenia pojazdów, które można święcić każdego roku, przewodniczyć będzie również ojciec biskup Jacek Pyl. Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough zaprasza na piknik w niedzielę 24 sierpnia w parku imienia Ignacego Paderewskiego w Vaughan przy 9700 Highway 27 na północ od Highway 7. Wiele atrakcji dla dzieci, rodzin i dorosłych. Loteria fantowa, polskie i nie tylko polskie biznesy, smaczna polska kuchnia, ciasta domowego wypieku. Do tańca grać będzie zespół Impuls. Wystąpi też kapela Stella Polonia. Uroczysta msza święta o godzinie 11.30. Brama otwarta o godzinie 9. Wstęp $5. Dzieci i młodzież do lat 16. Wstęp wolny. Organizatorzy zapraszają polskie biznesy do współpracy. Rodzina Radia Maryja zaprasza na rodzinny piknik w niedzielę 31 sierpnia w parku imienia Ignacego Paderewskiego w Vaughan przy 9700 Highway 27 na północ od Highway 7. Gościem specjalnym pikniku będzie ojciec Jan Król z Torunia. Do tańca gra zespół Impuls. Gry i zabawy dla najmłodszych, loteria fantowa, polska kuchnia. Msza święta o godzinie 12. Brama otwarta od godziny 9. Polskie biznesy mile widziane. Informacja dla członków Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza na temat nowego numeru tranzytowego. Jeżeli nadal używacie Państwo czeki ze starymi numerami, prosimy o zamówienie nowych czeków i jak najszybsze wycofanie dotychczasowych. Również jeżeli na Państwa konta wpływają elektronicznie wpłaty lub wypłaty, prosimy o kontakt z tymi instytucjami i poinformowanie o powyższych zmianach. Nasza Credit Union przez ostatnie 8 miesięcy powiadamia elektronicznie wszystkie instytucje o zaistniałych zmianach. Niektóre z nich jednak wymagają osobistego potwierdzenia klienta, o co Państwa prosimy. Po informacje w tej sprawie prosimy o kontakt z naszymi oddziałami. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę Państwu udanego, słonecznego weekendu. Do zobaczenia.